Uwaga. Joanna d'Arc przybywa do Blu 25 kwietnia 1429 roku. Tutaj na tym zamku przebywał Henryk Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski. Również przebywała tutaj po śmierci Jana III Sobieskiego Marsieńka Sobieska przez 2 lata. Zamek Blua został postawiony, proszę Państwa, już w X stuleciu i była to twierdza. W ogóle na całej Dolinie Loary, wzdłuż tej Doliny Loary stały pojedyncze twierdze, które broniły kraju francuskiego od nieprzyjaciół. Dopiero tak jak Państwu wprowadzałem, w autobusie w XV wieku się to wszystko zmieniło. Zmienił się układ sił politycznych, zaczął napływać tutaj naród włoski. Dominanta, którą możemy zobaczyć w postaci, proszę Państwa, tych pięknych zamków. Zamek Blois leży w miejscowości o tej samej nazwie, 66 tysięcy mieszkańców, malownicze małe miasteczko. Zamek, proszę Państwa, został ufundowany, ta twierdza, przez hrabiego de Blois. Dopiero w XV stuleciu tym zamkiem zainteresował się Ludwik XII, ten, który stworzył to skrzydło. Wejście do tego skrzydła znajduje się za Wami, a skrzydło jest tutaj. To jest XV-wieczny, taki jeszcze płonący gotyk, styl dominujący. Ludwik XII, proszę Państwa, postanowił stworzyć tutaj właśnie swoją siedzibę. Jeszcze notabene, wracając do poprzedniego tematu, jak się rozejrzycie, na całym dziedzińcu macie 3 różne style architektoniczne. Zgadza się? To jest inny i to jest inny. Królowi Ludwikowi XII towarzyszyło, tych symboli będzie mnóstwo w całym zamku. Ten już rozpoznacie Państwo, towarzyszyła domena, jak nie dotkniesz, to się pochłujesz. Pod taką maksymą król Ludwik XII rządził. W tym skrzydle, proszę Państwa, znajduje się jeden ciekawy pomieszczenie. To jest literka B, takimi schodkami się tam wchodzi. To jest sala przodków, w której już za hrabiego de Blois, jak również za kolejnych królów, przyjmowano gości. Tutaj były organizowane stany generalne, które przybywały radzić. Tutaj też odbywały się pokazyjne procesy. W skrzydle Ludwika XII oznaczonym literką I znajduje się Galeria Sztuki. Jest to Muzeum Historii Sztuki. To Muzeum Historii Sztuki w żadnym wypadku nie nawiązuje do mieszkańców i bywalców zamku w Blois. Jest to muzeum, które ma Państwu przybliżyć temat związany ze sztuką ogólnie. W tym skrzydle, proszę Państwa, zatrzymała się i mieszkała Polka przez 2 lata. Królowa. Żona Jana III Sobieskiego, czyli również pierwszy zamek, którego mury nie stanowiły murów granicznych, czy murów otaczających fortecze. Tam, jak Państwo spojrzycie na mapkę, jest wiele ciekawych skrzydeł do zobaczenia. Niewątpliwie największą atrakcją jest ta oto klatka schodowa. Klatka schodowa, która, proszę Państwa, wzorowana jest na renesansie włoskim, dokładnie w Watykanie. Tym się wzorował artysta, budując. Ciekawostką jest, że tą klatką można wejść na samą górę i dostać się do kolejnych pomieszczeń. W pomieszczeniach, proszę Państwa, komnaty królowej. Ciekawa osoba tutaj żyła. To jest ta literka. Zobaczmy jeszcze apartamenty Katarzyny Medycejskiej. Katarzyna Medycejska z Medycji, rodziny włoskiej, wywodziła się. Ciekawa persona, królowa, która została określona w historii Francji jako trucicielka. Jeżeli ktoś był politycznie, proszę Państwa, niewygodny dla królowej, wystarczyło go otruć. Thank you.
Ludwik XIII, 1630. Anna Austriaczka, 1650. Ludwik XIV, 1680. Filip Orleański, 1720. Egzekucja Tomasza Mora. Apartamenty królewskie, tyle zostało. Gobelin Herkules walczący z centaurem. Ludwik XII. Henryk II. Karol IX. Henryk III. Walezy. Henryk IV. Przepiękny kominek. François I, Henryk II, François II, Karol IX, Henryk III, to ten pewnie jest Walezy. Maria Medyceńska z Medyceuszy, Maria Stuart, królowa Szkocji. Łoże królewskie. Antonina Gonzalez. Henryk III. Henryk III.
Jest to salon neorenesansowy.